Dzień dobry, witam Państwa w najnowszym spięciu. Dzisiaj porozmawiamy o kopalni Turów, o tym jak wygląda jej aktualna sytuacja, jak radzi sobie w transformacji energetycznej i też wspomnimy o ostatnich miesiącach, w których znów dzieje się wokół Turowa. Zapraszam. Ja nazywam się Jędrzej Stachura. Jest ze mną Jacek Perzyński. Dzień dobry. Obaj pracujemy dla Business Alert. Obaj też piszemy o różnych sprawach związanych z energetyką w Polsce. Dzisiaj chcemy porozmawiać o kopalni Turów. Jacku, jak wiemy, ostatnie 3 miesiące są dosyć intensywne, jeśli chodzi o sprawy głównie prawne, środowiskowe wokół kopalni Turów. Tydzień temu Najwyższy Sąd Administracyjny jednak stwierdził, że ten sąd wojewódzki się pomylił i Turów może działać dalej. Jak wiemy, w ostatnich latach jest to najbardziej medialna kopalnia węgla brunatnego w Polsce. Trzeba wspomnieć, że ona leży na trójstyku Polski, Czech i Niemiec, więc nie jest medialna tylko w Polsce, ale też za granicami w tych dwóch państwach. Pomimo tych wszystkich przeszkód, które w ostatnich 3 latach spotykają kopalnię Turów, chcemy powiedzieć o jej transformacji energetycznej. Jak sobie radzi, jakie działania podejmuje, aby być bardziej efektywna, czy też bardziej przyjazna środowisku? Cóż, przede wszystkim myślę, że z decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego może być zadowolony rząd i Polska Grupa Energetyczna, która jest właścicielem kopalni w Turowie. Jednak w całym tym sporze, w całej tej aferze o kopalnię nikt nie wspomina o tym, że w cudzysłowie obrona tego obiektu była bardzo kosztowna, gdyż kosztowała nas wszystkich podatników 300 milionów złotych. I to są te środki, które zostały potrącone Polsce. Czy można było tego uniknąć? Tak, tak. Myślę, że przede wszystkim należy zaznaczyć, że kopalnia Turów to jest olbrzymi obiekt, który zaspokaja 9% krajowego zapotrzebowania na energię, a nagłe wyłączenie byłoby, można powiedzieć, nawet tragedią dla polskiego systemu elektroenergetycznego i by to spowodowało ogromny niedobór energii. Czy można było tego uniknąć? Tak. Rząd czeski latami apelował i ostrzegał Polskę w sprawie Turowa, mianowicie o kwestie środowiskowe. Lokalni mieszkańcy przy kopalni skarżyli się na ogromną ilość pyłów, wysoki poziom hałasu, a przede wszystkim na opadające wody gruntowe. Jednak niestety nie potraktowaliśmy na poważnie ostrzeżeń strony czeskiej i negocjacje między Polską a Czechami uruchomiły się dopiero wtedy, kiedy Czesi skierowali wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tym miejscu myślę, że warto wspomnieć, gdzie leży w ogóle kopalnia Turów, bo rozmawiamy o Polsce, Czechach, Niemczech. Więc właśnie, kopalnia Turów leży w Bogatyni, w województwie dolnośląskim. I jeśli spojrzymy sobie na mapę, można łatwo wywnioskować, że leży na trójstyku Polski, Czech i Niemiec. Dlatego też te wszystkie kwestie środowiskowe są bardzo aktywnie poruszane wśród społeczeństw, trzech społeczeństw, społeczności, które mieszkają w pobliżu. Porozumienie między stroną czeską a polską tak naprawdę nie jest rozwiązaniem problemu, a jedynie grą na zwłokę, gdyż tak naprawdę za wysoką cenę kupiliśmy sobie pozorny spokój, ale tak naprawdę odejście od węgla prędzej czy później będzie musiało mieć miejsce, a my niestety cały czas odwlekamy nasz węglowy odwyk. Węglowy odwyk i właśnie co Turów robi, żeby ten odwyk przejść? Jeśli chodzi w tej kwestii, to naprawdę nie mamy dobrych informacji. W Polsce mamy 9 regionów węglowych. Wszystkie już mają plan odchodzenia od węgla, oprócz jednego, regionu turoszowskiego.
Ten region na skutek swoich decyzji jest jedynym takim miejscem w Polsce, który nie otrzymuje unijnych środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Innym problemem też jest to, że nasz rząd nie sięga po środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ale prawdą jest taka, że wszystkie instytucje badawcze, wszelkie think tanki wskazują, że bez unijnych środków transformacja energetyczna w Polsce, rozwój atomu, farm wiatrowych i fotowoltaiki będzie bardzo utrudniony, a w wielu przypadkach nawet niemożliwy. Jak widać więc, Turów cały czas jest na świeczniku i prawdopodobnie tak zostanie przez kolejne miesiące. Będziemy obserwować kolejne zwroty akcji, być może kolejne decyzje, niedecyzje, być może jakieś kary. Ale jakbyśmy mieli tak powiedzieć, co może przynieść przyszłość? Cóż, paradoksalnie sprawa przedłużenia koncesji w kopalni w Turowie nie gwarantuje bezpieczeństwa nikomu, ani Polsce, ani pracownikom. Musimy tutaj wspomnieć, że tak naprawdę przedłużanie dekarbonizacji tego regionu będzie coraz bardziej kosztowne. Koszty emisji rosną, węgiel jest obecnie najdroższym źródłem energii, a OZE najtańszym, a tak naprawdę opóźnianie tej decyzji stwarza wiele zagrożeń, przede wszystkim dla lokalnych pracowników. I na stole mamy dwie opcje. Pierwsza to jest podjęcie decyzji, opracowanie planu w sprawie dekarbonizacji i wyznaczenie konkretnych terminów, a także i możliwe zagwarantowanie pracownikom przyszłych miejsc pracy w branży OZE, a drugą opcją jest utrzymywanie dalszego status quo, czyli nieustanny spór ze stroną czeską. Dalsze wydobywanie węgla, także manipulowanie faktami, wymachiwanie szabelką do Komisji Europejskiej, a w efekcie tak naprawdę pracownicy z dnia na dzień będą musieli pożegnać się z pracą w kopalni Turowie, gdyż ten zakład prędzej czy później będzie musiał zostać zamknięty. Im dłużej będziemy to przedłużać, tym drożej dla nas i gorzej w ogóle dla systemu elektroenergetycznego. Turów nie ma łatwego życia, cała Unia Europejska dekarbonizuje się. Też wspomniałeś o pracownikach, z którymi coś trzeba będzie zrobić, przekwalifikować ich, dać im być może inne miejsce w energetyce. Te wszystkie problemy są przed Turowem i przed właściwie całą polską energetyką, opartą w większości na węglu. Jacku, dziękuję Ci za aktualizację sprawy Turowa. Państwa zapraszamy na kolejne spięcia, do czytania naszych artykułów na stronie biznesalert.pl. I do komentarzy, gdzie mogą Państwo skomentować ten film. Dziękujemy.